Dzień dobry, chyba udało się wszystko włączyć dzisiaj zupełnie ad hoc spotkanie. Słuchajcie, oczywiście kanał jest przede wszystkim dla maturzystów, przede wszystkim z lekturami, ale pojawiło się coraz więcej głosów, czy pojawiało się coraz więcej głosów, że chcielibyście też słuchać o literaturze innej, tej spoza kanonu, spoza podstawy programowej. I pomyślałem, że nie ma lepszej okazji niż teraz, lepszej, gorszej, no niż sytuacja historyczna, nie ukrywajmy. I sięgnąłem po literaturę ukraińską, mówiąc najkrócej. Sięgnąłem po to, co mam na półce, powodowane nie tylko po prostu wydarzeniami, które już nas dotykają, ale również jednym wpisem, który bardzo mnie poruszył, wpisem, który dotarł do mnie z Łódzka, z Ukrainy, wpisem na Facebooku, z pewną goryczą i rozżaleniem, że teraz oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę. Ale przecież był czas, żeby słuchać pisarzy, artystów ukraińskich, którzy cały czas w swoich tekstach, w wierszach, w prozie sygnalizowali problemy, które coraz bardziej zagrażają Ukrainie i Europie, bo nikt nie ma wątpliwości, że to jest w jakiejś mierze już wojna o demokrację w Europie. I żeby się nie rozgadywać za bardzo, sięgnąłem po dwie pozycje, które po prostu mam na półce. Sięgnąłem po dwie pozycje znaczące i które bardzo dobrze wpasowują się w ten moment historyczny, które będę chciał Wam dzisiaj trochę po prostu poczytać. Jeżeli ktoś będzie chciał po nie sięgnąć, jeżeli taka moja audycja, spotkanie się przyda, to oczywiście serdecznie zapraszam. Pierwsza książka, Oksana Zabuszko, Planeta Piołun. Tutaj macie drugą stronę z autorką. To jest zbiór esejów. Że tak jeszcze raz, Planeta Piołun, zbiór bardzo dobrych literackich esejów pisarki, która urodziła się w Łódzku, ale na stałe mieszka, nie wiem, co teraz się z nią dzieje tak naprawdę, nie dotarłem do informacji, w Kijowie, wykładała swego czasu też w Stanach Zjednoczonych, zajmuje się feminizmem, postkolonializmem, czyli to takie dość modne teraz kierunki, ale jest też bardzo rozpoznawalną pisarką, eseistką. I kilka fragmentów z tej książki zacznę od rekomendacji, bo ona jest niezwykle trafiona. Mają Państwo tutaj dwa teksty. Jeden jest Ingi Iwasiów, też króciutki, bardzo dobry, ale myślę, że bardziej trafia w moment historyczny to, co napisała Justyna Sobolewska. Proszę posłuchać. Jesteśmy tak blisko, a niewiele wiemy. Zabuszko, którą ukształtowały mit Solidarności i polska kultura, ma poczucie, że nikt nie słucha i nikt nie rozumie głosu z Ukrainy. Ten fascynujący zbiór esejów jest zaproszeniem do rozmowy o literaturze i uwikłaniach historii. Zabuszko naświetla fakty z nieznanej strony, jak wtedy, kiedy opowiada o znaczeniu Czarnobyla dla Ukrainy. A przede wszystkim pokazuje nam niezwykłe postaci. Reżysera Andrzeja Tarkowskiego, który idzie śladem XVIII-wiecznego poety Skoborody. Katarzynę Biłokur, genialną artystkę, której system radziecki nie dał rozwinąć skrzydeł, czy pisarza i dysydenta Leonida Pluszcza. Wszystkie te losy mówią o tym, co najważniejsze, o wolności i jej braku. I tutaj się już nie, dalej się tym tekstem nie zajmuję. Macie Państwo wstęp do polskiego czytelnika. Dość długi, znowu kilka passusów na początek. 15 maja 2014 roku szłam przez warszawską Starówkę i drżałam jak z chłodu. Było piękne, słoneczne popołudnie. Koło katedry świętego Jana uliczni muzykanci grali jakąś przyjemną melodię. Wokół śmiali się zakochani, nawoływali turyści, przemykały na rolkach nastolatki z lodami. A ja patrzyłam na ten miły, przytulny, nieskończenie domowy świat stołecznego śródmieścia, jak przez ścianę łez. Na Donbasie rosyjscy najemnicy już wyłapywali ludzi na ulicach i rozcinali im brzuchy za ukraińską flagę. Pierwsi przedstawiciele europejskiej prawicy, którzy poparli rosyjską aneksję Krymu, lada chwila mieli wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja sama przyjechałam do Warszawy. W tamtych tygodniach jeździłam wołać w głos ze wszelkich międzynarodowych trybun.
na konferencję międzynarodową poświęconą opozycji demokratycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach zimnej wojny. I rano, wysłuchawszy dobrodusznego wystąpienia prezydenta Komorowskiego o tym, jakie sukcesy przyniosło Polsce podążanie drogą demokracji i jaka szkoda, że Ukraina wybrała inną drogę, to cudzysłów, żeby było jasne, o mało nie popłakałam się nad tą dziecięco niewzruszoną wiarą polskich elit, że potwór nie wylezie spod łóżka, jeśli się dostatecznie mocno zamknie oczy. A na pobliskim skwerku, na który wyszłam, by rozchodzić ucisk własnych myśli, pokazywano na wielkich tablicach fotografie van der Poela z Warszawy 1934 roku, na których tak samo, tylko 80 lat wcześniej, śmiali się zakochani, nawoływali turyści, biegały dzieciaki, czy to jak cienie, czy to jak czarno-białe obrazy rentgenowskie dzisiejszych żywych. I znienacka ogłuszyła mnie, niczym bokserski hak w szczękę, fraza z anotacji na pierwszej w szeregu tablicy. To był ostatni taki rok. Tu zawieszam lekturę. Zauważcie przy okazji, trochę jednak tutaj te konteksty literackie biorą górę, jak bardzo ten tekst w tym miejscu przypomina wiersz Czesława Miłosza Campo di Fiori. Jak bardzo mamy tutaj pewną zbieżną, może nie obserwację, ale kompozycję przestrzeni, tak? Karuzela, radość u Miłosza i walczące getto z drugiej strony. Radość jednych i samotność drugich. I jeden z esejów, taki, który idealnie trafia w to, co się teraz dzieje, Ukraina własnym głosem. Znów sam początek, ten esej jest długi, zachęcam oczywiście do zerknięcia do niego w całości. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Ukraina i jej nieznany Zachodowi naród znalazły się w centrum uwagi całego świata. Większość, jak sądzę, zgodzi się, że nie wie o niej nic albo prawie nic. Nie trzeba winić się za taką ignorancję. Są ku temu poważne powody. Ci, którzy zniewolili Ukrainę, zadbali o to, aby pozostała nieznana, a nawet zaprzeczali samemu jej istnieniu. Trudno wyobrazić sobie większą niesprawiedliwość niż takie poniżenie nacji, która według dawnych praw należy do europejskiej rodziny narodów. Ale teraz niekontrolowane wydarzenia wyprowadziły Ukrainę na arenę międzynarodową. Koniec cytatu, bo to był cytat. To nie jest cytat z dzisiejszych mediów. Te słowa wypowiedziano 75 lat temu. Ich autor, brytyjski dziennikarz Lancelot Loughton, który w latach 30., kiedy nad Europą gęstniał smog totalitaryzmu, starał się otworzyć oczy brytyjskiej publiczności na decydującą rolę tzw. kwestii ukraińskiej w nadciągających bitwach o wschodnią Europę. I chociaż Loughtonowi udało się nawet wystąpić ze specjalną odezwą na ten temat w Izbie Gmin, nie został usłyszany. Zachód puścił mimo uszu jego ukraiński wykład i na długie dziesięciolecia wykreślił Ukrainę z pola widzenia. Nawet pojawienie się ukraińskiego państwa na mapie politycznej w 1991 roku nie przysłużyło się bliższemu poznaniu. Na ukraińskie story w europejskiej narracji po prostu nie było miejsca. Tak długo, jak niezrewidowane pozostawało story radzieckie. Kłopot z historią polega jednak na tym, że Wagarowicz, który nie przyswoi w porę jej lekcji, wcześniej czy później nieuchronnie wraca do tej samej klasy, aby ponownie zaliczyć oblany egzamin. I właśnie to obecnie przeżywamy. Ze wszystkimi naszymi nieodrobionymi lekcjami z XX wieku i naszą kompletną niezdolnością do rozpoznania w materiale reportaży z problematycznych regionów, których liczba notabene ciągle wzrasta, odradzania się, a nawet częściej bezpośredniej kontynuacji tych samych historycznych scenariuszy,
które przez kilka pokoleń zatarły się w naszej pamięci kulturowej. Stoimy przed nimi ślepi i głusi, niezdolni pojąć, co tu się do cholery dzieje. Tyle z Oksany Zabuszko. Znów zobaczcie, myślę, że ten esej, świetny esej, w całości należałoby spokojnie omówić. Trafia w coś, co my też jako naród przerabialiśmy. Nieodrobiona lekcja historii, która wraca w całej swej grozie i spotęgowana. Ile razy mówimy, że chcemy odciąć się od historii, tyle razy skazujemy siebie na jej nieskończone powtórzenia. Kolejne wariacje na ten sam temat. Lekcja historii jest czymś niezwykle ważnym, by ją uważnie i mądrze odrobić. By zrozumieć surowe mechanizmy dziejowe. I druga rzecz, którą trzymam trochę jak relikwię pod ręką od 2012 roku. Dokładnie, równo właśnie od 2012 roku, który jest datą symbolem. Bo to była data, która zjednoczyła nas, ale inaczej. Zjednoczyła nas, kiedy jeszcze nikt nie myślał o tych potwornościach, bo zjednoczyło nas euro, piłkarskie euro. I książka, którą właśnie mówię, trzymam trochę jak relikwia. Ja wtedy organizowałem konferencję naukową o związkach literatury z piłką nożną. Sam jeszcze wtedy też grałem w piłkę. I powstała piękna książka, zresztą wydawnictwo Czarne, związane ze Stasiukiem, który bardzo mocno jest związany właśnie z literaturą ukraińską. Przyjaźni się, wspiera, w tym momencie jeździ jako kierowca na granicę i z powrotem. Z tego gdzieś tam właśnie wrzucałem informacje. I mamy zbiór esejów, gdzie czterech eseistów, to są eseiści ukraińscy, w tym jedna pani, Natalka Śniadanko, i czterej to są nasi, w tym, no właśnie, teraz sobie muszę przypomnieć, jest tutaj też Natasza Gerke, czyli w relacjach damsko-męskich jest 3:1. Macie cztery bardzo dobre eseje ukraińskie i cztery bardzo dobre sportowe eseje polskie. I jest wśród nich właśnie Jurij Andruchowicz, bardzo rozpoznawalna, nie wiem, czy nie najbardziej rozpoznawalny tak naprawdę w tym momencie ukraiński pisarz w Polsce. Mogę się przejechać na tym stwierdzeniu, to jest niewinna opinia i mam nadzieję, że inni pisarze mi to wybaczą, ale jeżeli chodzi o nazwiska ukraińskie, Jurij Andruchowicz, doczytałem, to jest tak zwany fenomen stanisławowski, a więc fenomen związany z Iwano-Frankowskim i z pisarzami związanymi z tamtym okręgiem. Jakkolwiek Jurij Andruchowicz, o ile wiem, w tym momencie w Iwano-Frankowsku nie mieszka, ale tam powstał pewien taki klimat, genius loci, jak to mówimy, miejsce, gdzie wielu pisarzy nagle zaczęło tworzyć, mówić dosyć podobnym głosem. Trochę jak u nas na przykład pisarze opolscy, fenomen Opola chociażby, czy fenomen nomen omen Lublina swoją drogą. No i właśnie, ale myślę, że chciałbym zacząć od Natalki Śniadanko, pisarki związanej, z tego co wiem, głównie ze Lwowem, chociaż też studiowała w Kijowie. Karpaty znów przegrały w piłkę. Kiedy podaję swój adres ustnie, elektronicznie, czy zdarza się coraz rzadziej na kopertach, za każdym razem się waham, jak pisać nazwę rodzinnego miasta. Lwów, Lwów, Leopolis, Lwów, Lemberg. Zmieniać ją w zależności od kraju adresata, czy trzymać się jednej wersji. I która z nich będzie poprawna politycznie? Poza kadrem zazwyczaj pozostają dwie opcje, Lwów i Leopolis. Pierwsza z boleśnie aktualnych politycznych powodów, a druga przez zupełny brak bieżących politycznych konotacji. Możliwe jednak, że właśnie ta ostatnia byłaby najlepsza. Gwarantowanie neutralna, przejrzyście antyczna, pozbawiona ciężkostrawnej cyrylicy i nie mniej kłopotliwych literówek, znana nawet mapom Google. I tutaj fragment pomijam. Karpaty znów przegrały w piłkę. To tytuł piosenki kultowego lwowskiego zespołu lat 90. Braty Hadiukiny. Lwowski klub piłkarski wciąż nazywa się Karpaty. Piosenkę tę moim zdaniem można byłoby uznać za swego rodzaju hasło tej drużyny. Albo przynajmniej przyjąć za motto piłkarskiej samoświadomości Lwowa, który zwykł się chlubić tymi,
cytat, którzy wyrośli ze Lwowa do wielkiego futbolu. Jak dyplomatycznie określają to sportowo-patriotyczne teksty w publicystyce na ten temat. Ale to tylko mój całkowicie niefachowy pogląd, bo nie lubię piłki nożnej i w związku z tym się na niej nie znam. Dlatego z wypadu na mecz pamiętam same nieistotne z punktu widzenia wielbicieli futbolu szczegóły. Na przykład wąsatego faceta w tramwaju, który w drodze powrotnej składał swój szalik w taki sposób, by linie zagięcia zbiegały się ze sobą jak najdokładniej. Robił to nadzwyczaj precyzyjnie i nijak nie mógł osiągnąć pożądanego rezultatu. Więc trzy razy chował szalik do torby, po czym znów go wyciągał. Było to raczej wzruszające niż pedantyczne. To nie jest może czas, żeby rozmawiać o sporcie. Sport w tym momencie, piłka nożna, zeszły na dalszy plan, ale nie można też zapominać o tym, jakby w kontekście tego eseju, że właśnie ci, którzy przed chwilą byli bohaterami aren i gwarantowali nam zabawę, rozrywkę, organizowali czas wolny, teraz w dużej mierze decydują o nastrojach i niektórzy z nich zostają bohaterami, decydując się stanąć na pierwszej linii frontu. Decydują się jako żołnierze, ale też jako politycy. Mówię tutaj o braciach Kliczka, Witalii Kliczko, który jest w tym momencie merem Kijowa i powiedział, że nigdzie się nie ruszy, tak? Sportowcy, którzy angażują się, chociaż mogliby tego nie robić. Mówię też o polskich sportowcach, którzy oczywiście relatywnie mniej tutaj ich to kosztuje, ale też swoim zaangażowaniem wspierają stronę ukraińską. Jeszcze fragment eseju, tutaj mam te cztery, nie chcę wszystkich czytać, ale sam początek eseju Aleksandra Uszkałowa. Przyznaję, że o tym pisarzu wiem relatywnie najmniej, to jest mniej mi znane nazwisko. Fabryka futbolu, Charków. Ten Charków, który teraz jest w ogniu walk, o którym cały czas słuchamy z lękiem i obawami. Pracuję w Kijowie i całkiem często przejeżdżam do rodzinnego Charkowa. W pierwszy piątek października wziąłem wolne, bo niedawno powstała reprezentacja pisarzy Ukrainy, w której gram. Miała rozegrać oficjalny mecz z drużyną muzyków z Charkowa. Poranek. Tłukę się starą, rozwaloną taksówką przez wieczny prospekt Lenina. Nagle telefon, dzwonią z pracy, chociaż jestem na urlopie, a poza tym znajduję się 500 kilometrów od biura. Halo, mówi spanikowany kolega z pracy. Halo, odpowiadam z niezadowoleniem. Słuchaj, masz paszport? No mam. Przyślij skan, bardzo potrzebujemy, niemal mnie błaga. Dostałem się na skrzynkę mailową i nawet o nic nie pytając, wysyłam skan paszportu. I co okazuje się potem? Nasz newsroom ma trzech dziennikarzy piłkarskich. Jeden panicznie boi się latać samolotem, drugi dopiero co do mnie dzwonił, a ja jestem trzecim. A któryś z nas powinien w poniedziałek polecieć do Tallina na mecz towarzyski reprezentacji Estonii i Ukrainy czarterowym samolotem razem z drużyną. Dodatkowo na pokładzie znajdzie się zwycięzca jakiegoś tam konkursu piłkarskiego. Najważniejsze zadanie – opiekować się zwycięzcą, żeby przypadkiem nie wpadł w tarapaty. Słuchaj, niemal krzyczałem później do słuchawki. Czemu ja? Dlaczego nie kto inny? Prawdę mówiąc, nie bardzo chciało mi się lecieć. Bo po pierwsze, ostatnio nasza reprezentacja narodowa bezwstydnie przegrała parę meczów, a po drugie, podróżować lubię sam. Tyle słuchajcie z rzeczy, które mam bezpośrednio na półce. Prośba. Kończę tutaj prośbą całe to krótkie wystąpienie. Tyle też możemy zrobić. Tyle też możemy w tym momencie, kiedy tak naprawdę jednoczymy się tu na terenie Polski, kiedy siłą rzeczy będziemy mieli czas na liczne rozmowy, by po tę literaturę też sięgać, by otworzyć się bardziej na kulturę, na literaturę ukraińską, również na tę literaturę historyczną, bo ja tutaj sięgam po rzeczy jak najbardziej współczesne, ale Ukraińcy mają bogate tradycje, o których często zapominamy, piękną literaturę ludową. To, co niezwykle urzeka, kiedy rozmawia się, kiedy miałem okazję rozmawiać z przyjaciółmi z Ukrainy, to zupełnie inne ich podejście niż nasze do kultury ludowej. To mnie zawsze, powiem wprost, szokowało, jak bardzo się tutaj różnimy
nasza niechęć do naszej ludowości, nasza jakaś taka szlachecka zdystansowanie, szlacheckie zdystansowanie do folkloru, do tekstów kulturowych, do tego, co jest jednak naszą tradycją i duże nabożeństwo całego narodu ukraińskiego do tego, co właśnie ich teraz współtworzy. I teraz najlepiej widać, że szacunek dla tradycji kultury nie jest jakimś luksusem, ale jest czymś niezbędnym dla budowania świadomości narodowej, która w tym momencie spełnia swoje zadanie. W pewnym chaosie, jak zwykle, tyle na dzisiaj. Słuchajcie, w najbliższym czasie będę chciał dalej realizować filmy tutaj, będę chciał realizować filmy na Facebooku. W najbliższym czasie będzie Hamlet na Facebooku. I pytanie do Was, pytanie, jeżeli oglądacie ten film, jeżeli ktoś ogląda, napiszcie też, jak to wygląda od strony technicznej. Bo te filmy kręcone aparatem niespecjalnie się udają, mam tego świadomość. Jak tutaj wygląda z obrazem, z dźwiękiem, to będzie duża pomoc dla mnie organizacyjna, bo ja jestem takim nieco starszym boomerem i potrzebuję Waszego dobrego serca. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.